Cześć Liska, witajcie w kolejnym odcinku z kampanii Tauroxa i lecimy sobie z bitwą o Wolfenburg jako Morgur zwiastun cienia, który będzie bronił. Dodatkowo jakiś Wunsru, garnizon osady, byle co. Po jednym minotaurze 514 punktów życia ma model. Kontra trot nieczysty i jego kompan rozkładacz Skid. Przy czym pan rozkładacz ma dużo bardziej zaawansowane jednostki, z tego co widzę, jakieś kulomioty, jacyś bombardierzy kul śmierci, zmutowany szczurogr, mamy przeraźliwy pomiot, dwa razy szczurowilki, to tam nie jest nic takiego nadzwyczajnego, ale widzę, że to jest jeszcze jeden oddział kulomiotów, triady Eshin, jakaś tutaj jednostka szturmo szczurów. Za to tutaj u trota mamy dwa razy miotacze z paczognia i to mógł być problem. Gdyby nie to, że myślę, że jednak mimo wszystko sobie tutaj poradzimy w miarę rozsądnie. Mamy harpie, jedne, zawsze coś. Mamy też nasze rydwany z tuskogorami. No dobra, będziemy próbować. Miejmy nadzieję, że jakoś to jednak wyjdzie. Dobra, dość w porządku moim zdaniem jest ta mapa. Mamy ten posąg na środku, zawsze można się za nim schować. To zobaczymy generalnie, co będzie Morgur tutaj robił. Morgur. Kij zepsucia. Przyzywa jednostkę pomiotów chaosu. Sprawdza się podczas walki w zwarciu. Amulet z opalu. Aura pulgowego przeobrażenia. Spoko. Duchowa esencja chaosu. Obrażenia bezpośrednie. Przyzywa jednostkę pomiotów, zadaje poważne obrażenia walczącym, aktywuje się od nas po spełnieniu określonych warunków, sprawdza się podczas walki w zwarciu. Dobra, pierwotna furia, mamy regenerację. 4 punkty? Tak, 4 punkty, zawsze coś. Odporność fizyczna 5%. Dobra, oczywiście na sam przód idzie nasz oddział złożony z garnizonu. A potem to już się będzie tutaj jakoś ogarniać. Dobra, postawmy ich jakoś mniej więcej tak. Tutaj za nimi zaraz pomioty niech będą. Te jednostki są takie szybsze, powiedzmy, więc gdzieś tam sobie je w lesie schowajmy. Harpie są w tym miejscu. Was dajmy tutaj również. Dwa olbrzymy, a my aż Morgur to nawet tak troszeczkę dalej. Dobra, Centygory. To też jako tutaj w tym miejscu gdzie się ustanowić. Rozmieśmy, rozpocznijmy i lecimy. Może jakoś tak, o, w miarę rozsądnie je tutaj ustawić. No i generalnie fajnie by było też tutaj ich od razu zaatakować, jak z tego co widzę. Mamy te miotacze z paczognia tu i tu, a tam lecą te reszta jednostek. Więc zaraz zobaczymy. Dobra, spróbujmy sobie ich po prostu wysłać, żeby tutaj troszeczkę zamieszania wprowadzili. Podejrzewam, że od razu zginą, ale to nie szkodzi. Najmniej tak do końca. Dobra, was też wszystkich rzućmy do ataku. Szkoda, że te pomioty są takie powolne. Mogły być jednakowoż troszeczkę szybsze, moim zdaniem. Dobra. No i lecimy nimi. W lesie też będzie ok w miarę walczyć. Głównie ze względu na to, że... O, przyzwali chyba szczurowilki. Albo szczurogry zwane. Dobra. Mniejsza o większość. Dobrze. Tuskogory muszą się to jakoś szybciej te rydwany przebić po prostu. Przez jednostki. Pyk. Gdzieś tutaj. Na przykład na nich. No i teraz cała reszta tutaj walczy, a my się bijemy jeszcze z tym gościem. Dobra. Tam od razu puśćmy ich. Czwóreczka nasza. Niech się rzuci na te jednostki z paczogniem. Ci drudzy tutaj gdzieś okrążają powolutku, no i teraz sobie spowolnijmy, zobaczmy co tutaj jest, bo tak nie do końca ogarniam. Dobra, Morgur, gdzie ty jesteś? Jesteś w tym miejscu. Ten pomiot jak się bije tutaj, wydołączy do walki tutaj. Morgur, generalnie możesz tutaj wejść w tam środek. Widzę, że już jednostki zaczynają otrzymywać obrażenia. Ten kij zepsucia, tak? Przyzywa jednostkę pomiotów chaosu. Też fajnie by było tutaj dość szybko się ich pozbyć. Tych jednostek przeciwnika, gdzie tu jest całkiem sporo ich. Jest też trot nieczysty, dobra. No generalnie z każdej strony można by ich było przyzwać. Dajmy ich tutaj w sam środek walki. Ten gościu raczej nie chciałbym, żeby tutaj jakoś specjalnie wchodził w
tam środek. Dobra, ulepszone, tylko gdzie to rzucić? Na przykład gdzieś tutaj. Fajne miejsce, tam też by było całkiem spoko. Moje pomioty, kurczę, dostają dość mocno w dupę, że tak powiem. Im się to nie podoba. Rzućmy gdzieś tutaj. Dobra, ci lecą na tych miotaczy z paczownia, bardzo dobrze. Muszą tak robić. No i nasze pomioty chaosu generalnie mają te regeneracje. Tutaj ta jednostka przywołana akurat jej nie ma. To nie jest tak strasznie ważne, bo tutaj bardziej chodzi nam o te jednostki, nie? I są przyzwani, dobra. I się tutaj spokojnie regenerują, tak jest. Więc zniszczymy tę jednostkę, w sumie nawet tutaj jeden oddział może już sobie tutaj iść atakować od boku. Czy ty będziesz miał problem z trotem na przykład? Generalnie nie. Dobra, trudno, stracimy jeden oddział, nie ma tam większego problemu. Może tak być. Za to wy rzućcie gdzieś tu. A potem zaatakujcie te drużyny z kulometami. Tak samo tutaj z wami trzeba będzie zrobić. Wy się wycofujcie i atakujcie tak na zmianę. Tych zostało 6. Zaraz powinien się zupełnie skończyć. 3. Dobra, już nie powinni być tutaj zagrożeniem. Teraz tak, tutaj ten tajemny dech Melkota. Mistrz stada? Dobra, nie będzie w sumie. Generalnie może być. Te nasze jednostki tam biegną i okrążają. Tutaj strasznie mocno ten olbrzym dostanie w ciry, no ale trudno. Coś za coś. Tu nie dość mocno już dostajemy, nie podoba mi się to. Te szczurowilki zaraz przestaną istnieć. Jak tylko zaczną uciekać, od razu lecimy tutaj na nich dalej. Myślę, że już można, dokładnie. Okej, okay, centigory się wycofały, niech atakują jeszcze raz. Tym niewolnikom to się nie będzie na pewno podobało. Chłopaki, no co, dajecie radę, widzę 84, 85 zabitych. 6016. Dobra, ładna szarża. Mi swoimi berdyszami tam robicie robotę, szczurzy niewolnicy powinni się dość szybko załamać. Okej, okay, tutaj ta jednostka też zaraz przestanie istnieć, już jest, widzę, dość mocno nadwyrężona, jeśli chodzi o jakieś tutaj morale. Okej, okay, no i te tuskogory też bardzo fajnie działają, moim zdaniem. Robią robotę. 1600, 1500, 400, 300, 200. No ale dość mocną tutaj siłę broni, mają 32, robią robotę. Dobra, no i wbijamy się tutaj, nie? Teraz wy macie 39 aż siły broni, zaczynają też szczury wszystkie uciekać, bardzo dobrze. O to też chodzi. Ty tej pałeczki już nie możesz mocniej wykorzystać. Za to możemy użyć tego, nie? Aura plugawego przeobrażenia i tu zadajesz obrażenia cały czas walczącym. 14, prawie 15 tysięcy na dość sporym obszarze, z tego co widzę. Tak jest. Dobra, Morgul, rzucie na nich. My ich tutaj wykańczamy. Te centigory niech się tutaj biją z nimi. Ci są wykończeni. Jedni klambracia, drudzy klambracia. Tutaj włócznicy klambraci również się gdzieś pojawiają. Więc ich zaraz dobijamy i ruszamy na całą resztę tych dziadostw. Dobra, bo generalnie fajnie byłoby się tutaj dali radę to zrobić. Dobra, i atakujemy szybciutko te jednostki. Was tutaj, was tutaj. Te tuskogory są... Razorgory, przepraszam, są troszeczkę wolniejsze. Znaczy troszeczkę, 30 punktów aż. Trochę lipa z tym graniem tutaj na zwolnionym, no ale nic nie poradzę. To jest tutaj dość dużo się dzieje. Dobra, no i ci uciekają, ci zaraz też uciekną. Tutaj olbrzym zabija. Mamy Goricza, mamy tutaj Festita. I jest przeraźliwy pomiot, a ten mimo wszystko stoi gdzieś tam, nie? Ten cały trot. O, tu będzie świetne miejsce na wahadło półcienia. Troszeczkę wolniej chyba trzeba to robić. A nie, nie mamy po prostu ulepszenia, szkoda. Lipa. Dobra, zabijaj. Zabijaj, morduj, rób tam co chce, co trzeba. Co to jest? Skrytobójca, Obsidite. Mhm. Dobra, dajmy sobie normalną prędkość. Zaatakuj tego. A tak naprawdę gdzieś się rzuć tam dalej. Bo tutaj się nam rozchodzi o to, żebyś był cały czas w ruchu, gdzieś tam jest najwięcej jednostek i zadawał jak największe obrażenia. Te triady Eshin zaraz przestaną istnieć. Dobra, tutaj to jest najważniejsze, żeby tutaj wyszło.
Ci są zajęci bardzo ładnie. I o to mi chodzi. Dobra, ten olbrzym nawet możliwe, że przeżyje, a możliwe, że też nie przeżyje. O wow, ale dostał tutaj nasz gościu. Ten zmutowany szczur ogry musi zostać powstrzymany. Proszę bardzo, ty uciekaj jak najszybciej. Tu jest na cały oddział najlepsza umiejętność. Dobra, żaden problem. Tutaj wykańczamy, teraz tych atakujemy. A gdzie jest ten drugi oddział? Tutaj jest, dobrze. Tutaj robią robotę. Jeden, drugi. Liczba zabójstw wzrośnie. Ty się lejesz cały czas. Tutaj już się nie musisz bić, wbijaj gdzieś tu albo nawet tutaj. Ten oddział mi się nie podoba bardzo, że tutaj gdzieś łazi. Olbrzym być może jednak nie przeżyje. Ale tam ciul z nim. Jest trotnie czysty i jest zagrożenie dla naszego gościa. Dobra, zwiększamy sobie odporność na obrażenia i lej się tutaj z nim. No i generalnie coś tutaj złapie, więc... No mają ostrzał, trzeba ich tutaj powstrzymać szybciutko. Bo nie chcemy, żeby atakowali nam Morgula. Dobra, wy atakujecie tutaj, wy... Tych niewolników sprowadzamy tam ciul z nimi. Daliśmy tutaj te kulomioty. Wy bombardierów, bardzo dobrze. Którzy niewolnicy z procami, jeszcze są tutaj, ja pierdzielę ile ich jest. Dobra. Turmoszczury z halabardami to nie jest najlepszy cel dla naszych jednostek, no ale coś tam być może zrobią. No dokładnie, tam 300-400 punktów zdrowia im ucięło. Zaatakujmy ich. I teraz patrzmy dalej co się dzieje. Tutaj jakieś jednostki wracają powolutku, ich, nasze. Tutaj jest generalnie dobrze. To jest najfajniejsze, to te pomioty się regenerują cały czas i wskrzeszają się przy okazji. To robi robotę. Dobra, tam się odzyskali tutaj jakąś wolę walki. Wy ich zabijacie. Szkoda, że mamy tak mało na ten moment tych jednostek do walki podjazdowej. Dobra, was sporo ten do walki. Kulomioty, nie? Najważniejsze, by się kulomiotu właśnie pozbyć. Tam szczurzy niewolnicy w ogóle nie są zagrożeniem. Tego Festita tutaj zaatakuj, albo nie wiem, tego Goricza, obojętnie. No i co dalej? Ty się wycofaj, możesz sobie tutaj te triady Eshin pogonić leciutko. To jest mordowane. Wy się wycofajcie obowiązkowo na tych bombardierów kul śmierci. Dobra, miotacze spaczownia przestały istnieć, ale też szczury, niewolnicy z procami do rozwalenia są. Wy te kulomioty niszczycie bardzo dobrze. Te najważniejsze jednostki są tutaj wykańczane przez cały czas. Dobra, zmutowany szczurok jeszcze dostał. Kulomioty przestały istnieć aż tak naprawdę. Więc rzucamy się gdzieś tutaj teraz, żeby pomóc. Morgul. Morgul żyje, dobra. Już się bałem, że tutaj jest Morgul. A to nie jest Morgul, tylko te jednostki Centigorów. No to żaden problem, dobra, okej. Okay. Wyjść z tych szczurów z halabardami, to jest najważniejsze na ten moment. Oni dostają. Dostają, dokładnie. Po 20. Jest ok. Dobra, wy ich nie gońcie. Dostać by się przydało jeden oddział, przynajmniej tych pomiotów tutaj do pomocy. Na przykład im. Olbrzym już prawie nie żyje. By się rzućcie na nich. Tutaj tego skrytobójcę to sobie darujmy. Dobra, miotacze spaczownia. Fajnie by było, jakby te jednak zostały nam przy życiu. No i elegancko. Tutaj robota została zrobiona. Teraz tylko pilnować, żeby nam Morgul nie zginął. Olbrzym nie żyje. Tutaj się powolutku zabijają. No wy sobie gdzieś tam biegajcie, wskrzeszajcie się i będzie dobrze. Dobra, na kulomioty. Tutaj wzmocniony oddech Melkota. Po 100 punktów Hapsa chodzi. Dobra, wy ich zabijacie, wy się rzucacie na tych. Tutaj mamy tak naprawdę już zrobione. To tą większą jednostkę jeszcze tutaj rzućmy gdzieś. O, na przykład na nich, rozbijmy ich do końca. Opsi Zeit też już nie chce za bardzo walczyć z tego co widzę.
No i Murgura pilnować cały czas. Pięknie dostają, okej. To tych centigorów, no ale nic nie zrobię. Dobra, ten koleś tutaj też już nieźle, 28 tysięcy obrażeń zadał. Lecisz tutaj na tego zmutowanego szurogra, panie kolego. No i dostały furii. No. Dobra, rzućcie się może na nich, bo to będzie dość przykre, jak nam ich rozwalą. Dobra, wszystko opanowane. Generalnie gram na wolniejszym, bo bardzo chcę tutaj wygrać, więc... Kul tam. Dobra, tymi wlatujemy też w nich gdzieś tam, tych bombardierów czy coś. Teraz wilczki zabijają, pyk jeden po drugim. Jeden oddział. Już tutaj przestają walczyć, także lecimy na kulomioty, a potem na tych bombardierów. Ty, majster, się regenerujesz elegancko, elegancko. Trot też się regeneruje, bo też lubi podjeść. Tak mamy to jakoś cały czas. Raz to, raz to. Dobra, leć na tamtych. Czy ja mam jakiś jeszcze oddział taki szybszy? Nie bardzo. Tego zmutowanego szczurogra, zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze biega. Harpie są. Harpie walczą sobie tutaj z rozkładaczem, z Klydem, czy jakąś tak. Także spoko, dobra, niech sobie walczą. Stado rozorgorów się niestety rzuciło na to, co nie powinni się rzucić. No ale dobra. Kulomioty, 4 jednostki, 260 zdrowia, 240 niecałe. Przecież można się tutaj na nich rzucić. Pomioty biegną, regenerują się, teraz się będą wskrzeszać. No i tak, Gorycz pada za chwileczkę. Też się ładnie podregenerował, trzeba przyznać. No ale nie wytrzymał naporu. To tutaj ucieka? Ono, wódz, dobrze. Jeszcze zostaje Festit. Festit. Ja mam jeszcze tutaj jakąś pulę. No 3,5 tysiąca do nadrobienia tego hapsa. On ma chyba trochę więcej. Na 4900. Będzie dość ciężko go tutaj wykończyć tak naprawdę, no ale... Wszystko do zrobienia. Dobra. Oni generalnie muszą ich tam atakować. Tutaj nasze stado rozrogowe zostało zniszczone właśnie. Chciałem tego uniknąć, ale się nie dało, jak widać. Za 16 sekund znowu mamy obronę przed obrażeniami. Dobra, co tu mają? Zmutowanego szczurogra. Fajnie by było się go naprawdę pozbyć. No ale co jest najlepsze, to ten Morgur, nie? Cały czas zadaje te obrażenia tym parszywcom i po prostu to robi robotę. On może stać, stać, stać i zadaje cały czas obrażenia. Czy ja tutaj coś jeszcze mam? Ten Rydwan. A ten Rydwanem to gdzieś tutaj, a potem na nich, nie? Wiem, że nie trafiłem. Nie szkodzi. To nie tak do końca. Dobra, tu mają 1200 zdrowia, zaraz się powinni wskrzeszać. Nie mam pojęcia, ile ten model ma hapsa. Można by tutaj podzielić i zdobyć wynik, ale... Dobra, ci uciekają, ci już nie będą walczyć, zaraz też powinni przestać. Wy się już wycofajcie, nie jesteście potrzebni, możecie na przykład na niego rzucić. Te wilki niech dokończą robotę z tymi bombardierami. Martwi mnie to, że te kurcze... szczuroludzie cały czas tak chcą walczyć. Że nic a nic tutaj nie uciekają. Dobra, mamy tutaj dwa... pomioty spaczenia. Fajnie byłoby ich tutaj pogonić, tego gościa też. No i generalnie się regenerujemy, ten się bije cały czas z nim. Ale nie, żeby miał jakieś tutaj wielkie szanse z tego co widzę. Ten mistrz stada, 1077. Łyczek kawki, moi drodzy. Badamy już normalną prędkość. Nieźle, trochę ta bitwa mi zajęła. No ale taka jest dość intensywna była i dość ważna, więc chciałem ją tutaj rozegrać tak w miarę dobrze. Dobra, żeby mi tylko tutaj Morgur nie padł, bo to będzie chyba najgorsze, co by się mogło mi tutaj przydarzyć. Dobra, pomóżcie. Ty i ty. Wy też pomagacie mi tutaj. Wy się rzućcie na tego mistrza skrytobójców, a wy tam dokończcie tego Garta. Okej. Ty, kolego, rzucasz się na bombardierów jak najszybciej.
Mamy zmutowanego szczurogra znowu, który chce tutaj walczyć z nami. Opsicide. No nie, wydam tego zmutowanego szczurogra, fajnie byłoby się mimo wszystko rzucili. Tajemny Drachmelkota, zwykły, albo nawet ulepszony, czemu nie? No. I dobra, i sobie giną. Teraz tak, Terdwany muszą tutaj uciec, bo nie mają szans z tym szczurogrem. Ła! Unik! Unik, dziadu! Dobra, ci ich tam gonią. Ty sobie tam strzelasz tych szczurogrów. No, szczurogra, no tak. Dobra, wywalczycie z nim. Tutaj się rzuć. Wolni troszeczkę i starajcie się robić uniki mimo wszystko. Wy tam odprowadzajcie. W sumie rzućcie się po prostu do walki. No dobra, no trot został tak naprawdę, nie? Odporność na wrażenia szybciutko. 5000 zdrowia. On też cały czas dostaje troszeczkę z tego dziadostwa. Nie za mocno, ale zawsze. No i generalnie tutaj byśmy musieli grać na to, że tutaj jednak ten cały nasz rod postanowi uciec, ale może być różnie. Dobra, no te pomioty niech sobie dadzą spokój z nim. Harpie też już niech nie odprowadzają tutaj, chociaż dobra, niech odprowadzą. Olbrzym, no wiadomo co ma robić. Ty się wycofaj. Rzuć sobie, albo nawet nie tutaj, bo cię ten dojedzie. W sumie to rzuć na niego to. A co tam? Dobra. Pomioty na niego lecą. Tutaj też mamy dwa pomioty. Raczej nie dadzą nasze rady, no ale muszą tutaj coś zrobić. A widzę, że on tu już się na nich tutaj ołasi. Dobra, trot troszeczkę dostaje. 1300. Generalnie, czy te pomioty tutaj dość mocno walczą, to nie powiedziałbym, że wykorzystują tutaj w pełni swoje umiejętne możliwości. Morgur. Tam się zamyka licznik regeneracji, ale jemu też. Dobra, 2300. Powinniśmy dać radę. Gdzieś tam od boku się rzuć. I wrócili. Także dobra, te harpie odprowadziły bardzo dobrze. Bombardierów teraz się nimi zająć. 92 hapsy u nich. Za dużo mu nie zrobiły niestety. Dużo lepsza jednostka. O, 100 hapsa jeszcze zabrały, dobrze. Teraz powinni zginąć nasi. Aj, 1 HP. 5 HP, 7. Nie wiadomo, chyba jeszcze żyje. Dawaj. Nie, umarł. No dobra, trudno. Tak też się dzieje. No i mamy tych skrytobójców i wszystko. Dobra, dajmy sobie normalną prędkość. Czekamy na tę magię. Rzućcie tutaj na niego od tyłu. Rzuć na niego to nieulepszone coś. Morgur się regeneruje i niego zabija cały czas. Szkoda mi tego olbrzyma, bo też zaraz spadnie. Dobra, 1500, ci globadierzy jeszcze tam są, tam bombardierzy. Okej, okay, oni ich gonią. Ale czy ja mam gdzieś jakieś jednostki? Gdzieś tam mam jakąś jednostkę z tego co widzę. Co to jest? Morgur Zwiastun Cienia. To na pewno nie jest Morgur Zwiastun Cienia. To jest Morgur Zwiastun Cienia. To do włóczników, dobra, ucieka i tak nie wróci. Harpie wykończają tych. Trot zaraz, za chwileczkę padnie. Tamten koleś też uciekł kawałek, bardzo dobrze. Jeszcze zobaczmy tutaj, jak sobie nasi radzą. Jeszcze żyją. Ja no jestem w szoku, wygraliśmy to. Zabić go, zabić go, zabić go. Znaczy generalnie już jest wygrana. Ej, raczej go nie dogonimy. Dobra, 400 zdrowia zostało. Wow. Intensywny shit. Ciekaw ile z tych pomiotów tutaj przeżyje, a ile zostanie zabitych. Ale to żaden problem, nic nie kosztują.
Zaraz się w jedną turę tutaj dowerbuje, będzie okej. Okay. A jako, że oni teraz sobie tutaj odejdą od oblężenia, dzięki temu, że wygraliśmy, no to się nam jednostki w garnizonie dodatkowo zregenerują. I powinno być okej. Okay. Widzę Centigory, 400 zabitych, 300 zabitych, Olbrzym 117. Jeden, drugi. Padły dwa razy pomioty chaosu, raz Ungor. Nic takiego strasznego. Bywało gorzej. Dobra, miecz bojowy, nie potrzebuję tego szajsu. 10% hapsa dla mnie. No i klan... już mnie tutaj trot nie zaatakuje, bardzo dobrze. Także mamy zwycięstwo. Super odcineczek, 25 minuta, jedna bitwa. Na spowolnionym tempie. Dobra, jeszcze sobie tutaj coś zróbmy. Kto tutaj dostaje? Onrok. Pokonano torta nieczesnego, punkty 10% dodatkowe, super. Bardzo się nam przyda. Wszystko tam zabito zostało. Atakujmy Libaras. Tyk. Dobra, i 6000 dla mnie. Nie, generalnie bardzo podoba mi się odcinek. Dawno tutaj takich większych, fajnych bitew nie mieliśmy. Tylko cały czas po prostu wygrywaliśmy sobie automacikiem. Dobra, cyk, 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 coś takiego. Zaczekajmy sobie i generalnie można by tutaj coś też zwerbować. Nie? Na przykład tych albo tych. Tak bym zrobił. Połączyć ich wszystkich. Te dwie jednostki wykopać, bo same jednostki takie to też nie jest super. Nadal jest szlachetna porażka, ok. No dobra, ten koleś nam za chwilę pomoże. Plądrowanko, to się będziemy regenerować. Dostałeś poziom, także kuria stada dla ciebie. Tutaj nic nie robimy, a tutaj Malagor niech się atakuje mglistą górę. Nieznaczne zwycięstwo, ale mimo wszystko nikogo nie tracimy. Jest ok. 638 Minotaur. Robi robotę. Dobra, zupi zniszcz. I z tego co mi się wydaje, to mamy tutaj koniec rytuału. 0, 0, a nie, jeszcze Rasetra, ok. Plądrowanko. Dobra, no i poziom mamy, tak? Teraz to jest magiczny przewodnik, o to chodzi. Dobrze, to tu jest załatwione. W takim razie... W takim razie tutaj na razie nic nie możemy zrobić. Tutaj jest wszystko spoko. Ten cały czas płynie. Niech sobie płynie tutaj. Dobra, i musisz stawić czoła wrogowi w walce. Automacik, easy. Myślę, że ten 1350 jeszcze się przyda. Łącznie 26 tysięcy zostaliśmy i kąsające ostrze jakieś śmieszne. Dobra, no i lecimy tutaj dalej. Tyk, ty dostałeś poziom, także tutaj wykorzystaj sobie na przykład na pierwotne instynkty. Ten plądruje. Nieprzydzielne punkty umiejętności dla Etsu, pożeracza światów naszego. Co bym chciał, to by tutaj dać? No chyba wahadło płócienia i potem też tutaj brzytwę umysłu Okama i odchłonięcia. Się jak najbardziej przyda. 6800 pozyskiwanie grozy. No właśnie, właśnie. Tu w Wolfenburgu. Teraz już powinien być dużo większy garnizon. O, wszystko nam się zregenerowało. Także powodzenia, Trot. Good luck, have fun, nie? 41,5 tysiąca jeszcze mamy, dawaj mi tutaj to. Początkowe wiatry magii też są super. To na pewno dla Jabber Slightów. Łupy zdobywane po bitwie. W sumie możemy wszystko tutaj już wymaksować, nie mamy pieniędzy. Dla mnie w porządku. No i oczywiście sobie dowerbowujemy. No, generalnie może być, ok, dla mnie spoko. Was sobie połączmy. Możemy sobie jeszcze jednego tutaj dać. Za dwie tury. Trot. Jeszcze żyje. Aż i generalnie nie wygląda tak źle. Generalnie fajnie było też w sumie tutaj ich zniszczyć. Na razie powstrzymajmy od tego werbowania. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Tak jest, dokładnie. Wow, 5,5 tysiąca. Tyk, włazimy tutaj z powrotem. No i co? No i budujemy dalej. Może być leże olbrzyma na przykład. Dobra. No i werbujemy te jednostki, nie? Okej.
I teraz tutaj się wszystko zgadza. Kornasz się nie poruszył, bardzo dobrze. Przydzielony punkt umiejętności, wahadło płciania na maksa. Nieprzydzielony dla Morgura. Dotyk deprawacji. Oczywiście, bardzo się przyda nam tutaj dla niego. Będzie miał strasznie dużo obrażeń rozłożonych w czasie. Dobra, moi drodzy, mamy, że wam się odcineczek podobał za tę bitwę. Całkiem niezła, moim zdaniem. Musiałem zrobić ją na pół czasie, bo generalnie jestem trochę zmęczony, a bardzo mi, tak jak mówiłem, zależało na wygraniu tej bitwy. Żeby tutaj nie tracić czasu z Morgurem. Także dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie, za komentarze, za lajki w poprzednich, jak i w tym filmie. Na pewno tutaj też coś zostawicie. Dzięki wielkie, no i cześć.